Nazywane jest zakazaną wyspą, chociaż jest to półwysep. Znajduje się 160 km samochodem ze Świnoujścia w kierunku miasta Rostock w Niemczech. Cały teren był ściśle zamknięty przez ponad 80 lat. Wjazd był zabroniony, nadal można dostać się tam tylko z przewodnikiem. Według znaków ostrzegawczych na ogrodzeniu, które rozciąga się od Szalca przez Wustrofelhals do Morza Bałtyckiego, istnieje tu niebezpieczeństwo utraty życia, bo w ziemi jest jeszcze amunicja z czasów wojny i po Rosjanach, a wszystkie budynki są zagrożone zawaleniem się. Ale tajemniczość tego miejsca i pełna wydarzeń historia Wustrof przyciąga rzesze turystów. Jedni zdobywają to miejsce legalnie, a inni miłośnicy urbexu robią to z dreszczykiem dodatkowych emocji i zwiedzają teren na własną rękę. Teraz w skrócie coś o lokalizacji historii półwyspu Wustrof. Nazwa oznacza jedynie wyspę, nawet jeśli w rzeczywistości jest to półwysep. Półwysep o powierzchni 10 km2 leży północną stroną do otwartego Bałtyku i południową do Szalchaw. Dostęp do tego miejsca jest możliwy tylko wąską drogą od miejscowości Rerik, drogą zwaną Wustroferhals. W 1872 roku mierzeja została zalana i zniszczona, także Wustrof był przez pewien czas prawdziwą wyspą. Jednak mieszkańcy Rerik skonstruowali wiatroszczelne płoty i przyspieszyli naturalne formowanie się wydmy, która połączyła wyspę z lądem. Półwysep miał wielu właścicieli ziemskich. W 1859 roku epidemia cholery zdziesiątkowała ludność, budynki i osiedla również zniknęły z powodu pożarów, pozostał tylko dwór. W 1925 roku majątek został przejęty przez ród von Plessenów, którzy sprzedali półwysep w 1932 roku armii niemieckiej, która chciała tego miejsca, ponieważ był strategicznie wygodny do monitorowania Morza Bałtyckiego. Zwłaszcza przestrzeń powietrzna mogła być dobrze monitorowana z tego najbardziej wysuniętego na północ punktu Zatoki Maklemburskiej. Budowę szkoły artylerii przeciwlotniczej rozpoczęto w następnym roku. Fas 1 Rerik West był największym ośrodkiem tego typu w Niemczech. I od 1934 roku zgodnie z planami Henricha Tessenowa powstał nowy obóz. Finalnie powstało 45 koszar, budynków mieszkalnych i handlowych, oraz około 20 hal na pojazdy i sprzęt. Półwysep rozrósł się wokół lotniska, osiedla mieszkaniowego i obiektów sportowych, a w czasie II wojny światowej dodano nowe obiekty wojskowe. Tym samym Wustrof stał się celem nalotów bombowych aliantów. Kilka bomb dosięgła celu, jednak większość spadła do morza. Pod koniec wojny Wustrof był przystankiem dla ruchu Wojsk Obrony Berlina. Później mieszkańcy i żołnierze uciekali przed zbliżającą się Armią Czerwoną, a miasto i półwysep zostały przekazane Związkowi Sowieckiemu bez walki. Zgodnie z porozumieniem poczdamskim obiekty nazistów musiały zostać zniszczone i wszystko zostało zrównane z ziemią. Armia rosyjska zamknęła ponownie półwysep i zbudowała garnizon. Na półwyspie Rosjanie mieli własny dom towarowy, a także kino, halę sportową, szpital wojskowy, a także własne kuchnie, piekarnie i podziemne magazyny ziemniaczane oraz stajnie, w których hodowano wieprzowinę. W 1949 roku dobudowano także oddziały trzech flot oraz zaplecze radiowe z oddziałami telekomunikacyjnymi i rozpoznania radiowego. W tym czasie na wyspie było obecnych nawet 3000 wojskowych. Po upadku muru berlińskiego Rosjanie opuścili teren i tutaj zaczyna się bardzo zagmatwana historia tego miejsca, która trwa do dzisiaj. Teren powinien zostać przekazany miastu Rerik, jednak ze względu na to, że to miasto byłoby obciążone oczyszczeniem terenu po Rosjanach i II wojnie światowej z niewybuchów, które tkwiły w ziemi Rerik, na to się nie zgodził, bo nie było go na to stać. Miejsce zostało więc we władaniu Republiki Federalnej Niemiec, która postanowiła zareklamować miejsce na całym świecie hasłem „Złap swoją wyspę” i sprzedać teren inwestorowi prywatnemu. Tak się stało, finalnie cały teren kupił niemiecki przedsiębiorca Anno August Jagdfeld za 12,5 miliona marek. Chciał stworzyć na półwyspie ośrodek rekreacyjny, marinę, później powstały jeszcze inne koncepcje, jednak do dnia dzisiejszego nie powstało tam nic. Projekt utknął w martwym punkcie, gdyż mieszkańcy miasta Rerik nie chcą pozwolić na budowę tam czegokolwiek, a inwestor został zablokowany, gdyż jedyna możliwa droga dojazdowa do półwyspu przechodzi właśnie przez miasteczko Rerik.
Odbyło się dziesiątki zebrań, spraw sądowych, jednak inwestor nadal nie może tam nic zbudować. Teren został ogrodzony i jest strzeżony przez prywatnych strażników. Dzięki temu, że na teren nie mógł wjechać ciężki sprzęt, budynki po armii rosyjskiej stoją tam nietknięte. W niektórych można znaleźć dużo sprzętu i wyposażenia. Można zwiedzić kino, oglądać murale z malowidłami Armii Wyzwoleńczej, jak to nazywali się Rosjanie. Jest to idealne miejsce dla fanatyków opuszczonych miast, dla urbexu. Jak już wspomniałem, teren jest niebezpieczny, chociaż był oczyszczany przez inwestora, nadal istnieje ryzyko wybuchu. Do miejsca można dotrzeć pieszo, brukowaną drogą lub dorożką konną, oczywiście z przewodnikiem. Ale jeśli lubisz dreszczyk emocji, możesz zrobić to inaczej, chociaż może skończyć się to spotkaniem z policją lub ochroną. W pobliżu możesz zwiedzić także pozostałe po wojnie bunkry i jeden bardzo znany z instagramowych postów bunkier, który wpadł z klifu do morza. W okresie letnim okolica jest oblegana przez turystów, a w ośrodku relik jest naprawdę pięknie. A woda jest tu jakoś dziwnie czyściejsza jak po polskiej stronie Bałtyku i to właśnie jest bardzo ciekawe. Jeśli uda zdobyć mi się środki na podróż w to miejsce, na pewno przygotuję dla Was film z tej wyprawy, ale na chwilę obecną jestem na początku przygody z YouTube. Proszę więc Was, klikajcie łapki w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, to bardzo pomaga. Jeśli byłeś w tym miejscu, opisz swoje wrażenia lub jeśli masz temat na kolejny film, zostaw komentarz, a ja postaram się to ogarnąć. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!